Jest napisane, Jezus spojrzawszy na nich, rzekł, napisano kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. Moc Ewangelii, która jest absolutnie niszcząca dla przeciwnika. Niszcząca. Ewangelia, która podnosi człowieka, jednocześnie niszczy diabła, który tym człowiekiem chce zawiadywać. Jezus siebie określa jako kamień węgielny, jako głowicę węgła, jako kamień położony pod fundamentem domu. On mówi, to dzięki mnie dom stoi. To na mnie wszystko jest zbudowane. Jezus też pokazuje siebie jako zabójcę dla diabła. Zabójcę. On nie pokazuje siebie jako łagodnego, delikatnego baranka. On pokazuje siebie zupełnie innym niż jest dla ludzi. On mówi, na kogo ten kamień spadnie, tego zniszczy. A kto się o niego potknie, ten zginie. Jezus Chrystus dla nas jest Zbawicielem, a dla diabła jest katem. Chcę, żebyś rozumiał tą zasadę. Chcę, żebyś rozumiał, że On jest ratownikiem dla ludzkości, ale jest egzekutorem dla piekła. Jest egzekutor. To nie jest ktoś, kto jest tak samo doświadczalny dla diabła, jak dla człowieka. Człowiek doświadcza Jezusa jako ratownika, jako lekarza. I wielokrotnie w jego umyśle powstaje obraz Boga, który jest ciepły, przyjazny i miły. I kiedy przychodzi diabeł, to w mentalności człowieka istnieje cały czas ten sam ciepły, miły i sympatyczny Bóg. I ludziom ciężko jest zrozumieć, że powinni wierzyć w Boga, który jest niszczycielem dla diabła. Niszczycielem. Bo On powiedział, na kogo ja upadnę, tego zmiażdżę. Tam nie ma gry jakiejś, tam nie ma żadnego sentymentu. On pokazuje siebie jako zabójcę dla przeciwnika. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, chcę, żebyś spojrzał na Jezusa właśnie z tej strony. Żebyś zobaczył, że On dla diabła jest katem. To kat dla diabła. Diabeł boi się Boga. On się Go boi. Ja chcę, żebyś w swojej modlitwie to uwalniał. Żebyś przypomniał dzisiaj diabłu, kim On jest, kim jest Bóg i kim jesteś Ty. Żebyś nie gloryfikował żadnego najdrobniejszego problemu. Żebyś nie mówił, jak mi jest trudno i ciężko. Żebyś nie mówił, jak diabeł mnie dojeżdża i ile jeszcze ja wytrzymam, Panie. Nie stawiaj siebie w miejscu ofiary. Nie stawiaj Boga w miejscu Zbawiciela dla szatana. Bóg jest zabójczy dla diabła. Zabójczy. I takim musi być w Twoim sercu. Kiedy ja mówię Jezus, to diabeł sra w gacie. Kiedy Ty mówisz Jezus, to diabeł sra w gacie. Rozumiesz? Kiedy Ty mówisz Jezus, to Twoje życie jest podnoszone, a diabła życie jest miażdżone. I Ty musisz tak wierzyć, i Ty musisz tak myśleć. I Ty nie możesz się rozgrywać. I mówić, jak mi jest trudno, bo kiedy mówisz, jak mi jest trudno, to Ty nie mówisz, że Jezus jest kamieniem węgielnym, tylko mówisz, to jest mały kamyczek. Maleńki kamyczek, którego można pstryknąć i on gdzieś odpadnie. Nie odpadnie. To skała. Potężna skała. Ta skała Ciebie zbawiła. A diabła przygniotła. I to się dokonało na krzyżu Golgoty. I jak będziesz dziś się modlił, to to ogłaszaj. Nie rozkliwiaj się w najdrobniejszym elemencie, tak? Jakiegoś problemu w swoim życiu. Bo to nie tak działa. Z tego miejsca spróbuj. Z tego miejsca. Jezus
jesteś wiecznym i potężnym Bogiem. Ty powiedziałeś, że jesteś kamieniem węgielnym, że to na Tobie wszystko jest zbudowane. Jezus, to Twój Święty Duch jest dzisiaj w nas, jest wokół nas. My wywyższamy Ciebie, potężny Królu. Ty, który jesteś naszym Zbawicielem i Ty, który jesteś pierwszą porażką diabła. Wywyższamy Ciebie, Jezus, potężny Królu i potężny Panie, władco wszechrzeczy, zwycięski, potężny, Jezusie z Nazaretu. Ty, który zgniotłeś diabła. Masza koto kojo rolo kota kaja rala pata rala kata sawa kata ra. Rama raba kata sika rama kata bada rlare de gloris. Wywyższamy Ciebie, Święty. Wywyższamy Ciebie, Święty. Jedyny. Jedyny. Podnieś głos do Niego. Jeden głos. Jeden głos. Wywyższamy Ciebie, Jezusie. Wywyższamy Cię. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień. Wraca Jezus. Jestem wielka, długią most nie pan.
Oh,
Rozumiecie? To nie Julita mi dała życie, to Jezus mi dał życie.
życie, to w Twoim imieniu, w Twoim imieniu, Jezus, w Twoim imieniu, niech się święci Twoje imię, niech się święci Twoje imię. Autorytet na nas nie ma spać. Stoimy w wierze.
śmierci na gwiazdę teraz. W imieniu Jezusa ja to związuję w imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa teraz usuwam jakikolwiek wpływ śmierci. W imieniu Jezusa, 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 na najmocniejszy wpływ śmierci, który dotknął miasta i wpływa teraz na Kościół. For! 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 Ja usuwam zamysł, ja usuwam zewodki, najmocniejszy element wpływu śmierci. For! 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 W imieniu Jezusa! Śmierci na umyśle, na ciele. Wol! Wol! W imieniu Jezusa! Wol! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Duchy religijne, wol! Związuję was! W imieniu Jezusa! Zabrania wpływać na umysły! Zabrania wpływać na emocje! W imieniu Jezusa! Przeklinam! W imieniu Jezusa! Każdy duch religijny! Wol! Shoma la, 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 sho
nas. Rady nas. Nie otwieraj teraz swoich oczu. Coś ci powiem. Bądź skupiony cały czas na Bogu. Pewien usługujący przyjechał do mega kościoła i trwało uwielbienie. Podczas tego uwielbienia każdy członek kościoła robił co innego. Jeden gadał, drugi patrzył w telefon, ale nikt wewnątrz siebie tak naprawdę nie był skoncentrowany na Jezusie. I kiedy pastor poprosił owego usługującego, bo już był czas jego głoszenia, to on wszedł i Bóg do niego powiedział: nie mów nic, ponieważ nikt z nich nie jest tak naprawdę skoncentrowany na Tobie. Nikt z tych ludzi nie jest skoncentrowany na Tobie. On miał przygotowane słowo, ale Bóg do niego powiedział: nie mów nic! Nie mów nic! Ponieważ nikt wewnątrz siebie nie był skupiony na Jezusie. Nie dokładaj do ciała! Nie dokładaj do ciała! I on stanął na tej scenie i stał 30 minut. I przez 30 minut nikt na niego nie zwrócił uwagi i Bóg mówi: i tak jest z moim kościołem. Przychodzą mnie uwielbiać, ale są skoncentrowani na sobie, na swoich spódnicach, spodniach, bluzkach. Rozerwij dzisiaj swoje serce. Powiedz: Boże, obrzezaj moje serce. Chcę patrzeć oczami serca. Chcę patrzeć oczami serca. Chcę patrzeć oczami serca. Chcę patrzeć oczami serca. Co tu dokładać, kiedy ludzie są skoncentrowani na sobie? Pokoromaca. Co tu dokładać? Tu nie ma co dokładać. Boże, ja potrzebuję Ciebie. Ja pragnę Ciebie. Ja chcę stąd wyjść, realnie spotkając się z Tobą. Dziś rozerwij moje serce. Obrzezaj moje serce. Obrzezaj moje serce dzisiaj. Ho koromata, ho ketera bata, koloro boso karamata, hekelebe sekelebe bato, ho telara bata, koloro boso.
czar ludzi, od czarów uwolnionych do ich życia przez imię Jezus. Ja w tej chwili zamykam źródło czarów w imieniu Jezusa. Świętuję, ja zamykam teraz w imieniu Jezusa. Ja w tej chwili kładę zapory między ludzi a czarowników, którzy uwolnili do nich słowo kłamstwa, przekleństwo, fałszywą doktrynę. Którzy ich skalali, świadomy lub nie. Szamar padnie na kolana, ja go przecinam teraz. Przecinam!
Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Yeah.
łaska przez Jezusa Chrystusa, Duch łaski. Thank you.
moja służba jest nadnaturalna, a siła moja to siła z nieba, to siła rażenia. Kiedy dotykam ja, to dotyka Jezus. Kiedy otwieram swoje oczy, to wygląda z nich Chrystus. Musisz być tego świadomy. Ludzie potrzebują pewności. Powiedz Boże, gdziekolwiek pójdę, do sklepu, do domu, do budżetu, do ZUS-u, jak otworzę swoje usta, jak otworzę swoje oczy, to wyjdzie miecz, to wyjdzie słowo mądrości. Tak masz być pewien Boga w sobie. Bądź pewien Boga w sobie. Boga w sobie. Szokoloma sen. Ja przeklinam te prądy błądzące w imieniu Jezusa. Powiedz Boże, chcę przewodzić swój plon, chcę przewodzić swoją chwałę. Namaść mnie swoim świętym duchem. Namaść mnie, namaść mnie. Są czasy ostateczne, w czasach ostatecznych miłość niektórych posiępnie. Synowie będą nieposłuszni swoim rodzicom i córki również. Ale w Królestwie Bożym jest zupełnie inaczej. My mamy się cechować zupełnie innymi rzeczami. Kiedy w świecie stres, to my pokój. Kiedy w świecie w ogóle bałagan, to u nas porządek. Kiedy tam niemoc, to u nas moc. Kiedy tam choroba, to u nas zdrowie. Taki jest Jezus. Takiego Jezusa poznałam, takiego Jezusa poznałam, takiego Jezusa poznałam. Oddajemy Tobie chwałę, oddajemy Tobie cześć. Królu, Królu, oddajemy Tobie cześć. Pokarabamy! Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć. Już na wieki.
Umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie.
Wzbudzamy, wzbudzamy, Ojcze, manifestację daru uprawiania. Daru czynienia cudów. Daru słowa wiedzy. Daru rozróżnienia duchu. Wzbudzamy to w imieniu Jezusa. Wzbudzamy odwagę. W imieniu Jezusa. Odwagę. Wzbudzamy odwagę do śmiałego występowania. Wzbudzamy to. Wzbudzamy w nich język mędrców. Język mędrców. Język mędrców. Wzbudzamy w nich umiejętność wypowiedzi. W imieniu Jezusa. Wzbudzamy to. Nowe pomysły i nowe koncepcje. Wzbudzamy to. Wzbudzamy to w imieniu Jezusa. Wzbudzamy gniew na diabła. Potężny gniew na diabła. Gniew na demony. Wzbudzamy to Ci. Wzbudzamy to w imieniu Jezusa. Wzbudzamy to. Wzbudzamy jeszcze większe zaangażowanie. Jeszcze większą dbałość. Wzbudzamy to. Wzbudzamy to w imieniu Jezusa. Wzbudzamy to. Wzbudzamy to. Wzbudzamy to. W imieniu Jezusa. Pomóż się, wzbudzamy. Wzbudzamy to. Wzbudzamy to. Niech głoszą. Niech głoszą. Utrawiają. Uwalniają. I słowo głębokie jak samo niebo. Niech docierają Ojcze tam, dokąd jeszcze nikt nie dotarł. Niech pukają ludzi, których jeszcze nikt nie dotknął. Ojcze, ja ucieram go mojego Ojca. Chcę, żeby swoje aniołowie ja mówię odwaga, odwaga. W imieniu Jezusa. Odwaga. Ja wiem poselstwo mocy, poselstwo mocy, poselstwo mocy, poselstwo mocy. Choko to robacy, karabasa. Choko to robacy, karabasa. Manifestują się przez duchu znaki i cuda. Ja wiem towarzyszy im to, co ponadnaturalne. Niech chwała przez świat. My krzyżujemy ich drogi z ludźmi, którzy są synami pokoju. Ojcze, my prowadzimy ich do ludzi biznesu, do polityków, do ludzi kultury i sztuki, do ludzi edukacji. Prowadzimy ich do ludzi, do których nikt nie mógł dojść do tych. W imieniu Jezusa my torujemy drogi, torujemy drogi. Torujemy drogi, a Ojcze, niech udzielają też innym, Ojcze. Niech będą przykładem dla nich. Niech będą wzorem postępowania. Ojcze, my w imieniu Jezusa, o
Ogłaszamy, że ich charakter kształtowany jest przez moc Świętego Ducha, że zmieniają się, że Twoje światło działa przez ich charakter. Przez ich charakter. Ojcze, mówimy, że mądrości ich nikt nie sprosta. Nikt nie sprosta ich mądrości. Shabbat on the glory of the Lord Jesus. Shabbat on the praise of the Lord. Mądrości nikt nie sprosta. Ja rozwalam w tej duszewne relacje w imieniu. Ojcze, niech oni płaczą za ludźmi, Ojcze. Ja wzbudzam święty płacz. Niech płaczą za skupionym światem, Ojcze. Ja modlę się o to. Ojcze, ja modlę się o to. Niech płaczą za skupionym światem. Ja wzbudzam łzy Jezusa w nich. Ja wzbudzam to w nich, Ojcze. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam to. Jezus, tak jak Ty płakałeś za Jeruzalem, ja chcę, żeby oni dniem i nocą doświadczali tego namaszczenia. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się, Ojcze, o to. Ja modlę się o to. Ojcze, niech nienawiść dla diabła będzie w nich tak silna, Ojcze, żeby to im spędzało sens powiek. Ojcze, ja wzbudzam nienawiść do chorób. Ja wzbudzam nienawiść do ludzi, do zdemonizowanych przestrzeni. Ja wzbudzam nienawiść do wiedzy. Ja wzbudzam nienawiść do kalectwa. Ja wzbudzam nienawiść. Ja wzbudzam nienawiść do śmierci. Ja wzbudzam nienawiść do śmierci. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja wzbudzam o tych ludziach. W imieniu Jezusa. Niech płaczą za zgubionym światem. Niech uderzają w piekło dniem i nocą. Ojcze, niech ich rąk leci olej, Ojcze. Thank you.
stawienicy, wychodźcie do przodu. Szaka da 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 Shall the glory of Jesus and Christ. Yeshua the Padre the glory the kingdom of Jesus. Yeshua the man the Lord of the crown of the Shura. Oto jesteś święty duchu. Ty, który jesteś duchem prawdy. Ty, który jesteś duchem światła. Ty, który jesteś świadkiem Jezusa. Duchu proroczy. Wypełniaj ludzi. W imieniu Jezusa wzbudzamy głębie prawdy. Wzbudzamy głębie objawienia, Ojcze. W imieniu Jezusa. Wzbudzamy w nich z tej wizji od Ducha Świętego. Wizję wewnętrzną i zewnętrzną. W imieniu Jezusa, Ojcze, wzbudzamy w nich nadprzyrodzone formy przyjmowania namaszczenia od Ducha Świętego. Zafałszowanie perspektywy proroczej. W imieniu Jezusa.
My ustanawiamy wrażliwość duchową. Wrażliwość duchową. W imieniu Jezusa. Wrażliwość duchową teraz. Wrażliwi na to, co mówi Święty Duch. Wrażliwi na to, co widać wokół, co słychać wokół. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja wzbudzam w nich teraz umiejętność czytania rzeczywistości, umiejętność czytania przyrody, umiejętność czytania zjawisk naturalnych. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam w nich umiejętność czytania życia Izraela. Ja wzbudzam to w tych ludziach. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam w nich umiejętność słyszenia tego, co mówi ten świat, tego, co myśli i przekazuje sobie nawzajem. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam tą umiejętność wyciągania informacji z tego, co się dzieje wśród ludzi na świecie. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam to w nich. Ja mówię, że oni będą słyszeć między wierszami. Ja mówię, że oni będą słyszeć między wierszami. Oni będą czytać, Ojcze, między kroplami deszczu. Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, fajch jak u psów na Syjonie. Fajch jak u psów na Syjonie. Fajch jak u psów na Syjonie. Fajch, który nigdy nie będzie przytępiony. Nigdy nie będzie przytępiony. Ja wzbudzam, a was jest straszliwych morów. W imieniu Jezusa, a to przyrodzona siła fizyczna. Zabezpieczenie przed stresem. Zabezpieczenie przed stresem. Ja przeklinam wszelki stres w ich życiu. W imieniu Jezusa. Ja blokuję wpływ czarów i manipulacji na ich życie. W imieniu Jezusa. Ja mówię w tej chwili, że oni będą patrzyli przez pryzmat miłości, stojąc na gruncie prawdy. W imieniu Jezusa. Szakata rarara maharnas. W tej chwili ustanawiamy usługę aniołów dla mnie. Usługę aniołów. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam w tej chwili, że oni będą potrafili od tego momentu przekuwać mistyczne objawienia na pożyteczne dla ludzi informacje. Będą je przekazywać w jasnej formule nauczania, w jasnych rozmowach, w jasnych kształtach. Ja mówię, że oni będą widzieć w symbolach, a będą przejawiać to w literach i cyfrach. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa to mówię, że będą umieli to widzieć i przekładać przez imię Jezus. Szabarala mahagadarala nizawaramadawagade perigelela maszakataralala hajas. Ja wzbudzam w nich dbałość, jeszcze większą dbałość o Kościół, jeszcze większą dbałość o Królestwo. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja teraz ogłaszam namaszczenie burzycieli warowni w imieniu Jezusa. Ja mówię, że burzyciele warowni to jest ich drugie imię. W imieniu Jezusa. Ci, którzy burzą warownie, ci, którzy łatają mury, burzyciele warowni, naprawiacze murów. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Niektórzy z was to dochodzi, a niektórzy z was o tym zapomnieli. Teraz Pan ci przypomina, co ci powiedział dawno temu. A ty, który słyszysz to po raz pierwszy, teraz już wiesz, że to jest twoje. Szama den arma bese kenere larne kenere lahar larne kenere de cizis. Szame den orla de he kenere de cizis. Eshua de henere larne kenere de cizis. Kene hona kanale de kenere de cizis. Kiedyś ci to powiedziałem, ene larne kenere sin larne de hono sina de cizis. Ale robiłeś to jeszcze dla siebie samego. Chroniłeś i broniłeś, żeby się lepiej czuć. Szame den larne kenere larne kenere sin. Od dziś będziesz chronił i bronił, nie dlatego, żeby się lepiej czuć, a dlatego, że wiesz, że takie jest twoje powołanie. Shana parlare te kenele de cilare padre te kenele de cizis. Ale osz pane hanebes, już niczego nie będziesz sobie udowadniał. Yeshua le ha kenele de cizis. Halleluja.
My autorytetem Kościoła ogłaszamy ochronę nad stawiennikami i nad każdą służbą proroczą w Kościele i w Zespole Apostolskim Obóz Boży. Według Twojego słowa, Ojcze, Panu proroka, Szabaralany, żona to najlepszy pilot.
modlimy się razem, chodź Artur. Ojcze, ja dziękuję Ci za ich powołanie, dziękuję Ci za ich służbę. Ja autorytetem proroka ochraniam to, co wzbudziłeś w ich sercu. Ja mówię namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie do wykonania konkretnego zadania. Ja dziękuję Ci, że to, co wzbudziłeś w ich sercach, nikt tego nie wyrwie, nikt tego nie ukradnie. Ja dziękuję Tobie, że oni to niosą. Uwielbiam Ciebie. Niech rozpalą ogień tam, gdzie ich postawiłeś, do tej służby, do której dałeś im mandat. Ja dziękuję Ci, że oni to rozpoznają. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ho, kororoma, sa, kororoma, se, he, 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 he. Ja mówię namaszczenie, 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 namaszczenie. Szakoto roba, sa, kororoma, so, enemeszne, kiedy enemeszne, roma, so. Ojcze, ja jeszcze modlę się. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo dużo duchowej strachy, ale nieważne, co zjesz, to zjesz. Resztę wydajesz. My nie jesteśmy tu po to, żeby gromadzić tak do siebie. To trzeba na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. To, co masz, natychmiast oddawaj, żeby się z powrotem robiła w tobie przestrzeń. To, co masz, natychmiast oddawaj. Nie gromadź tego, nie gromadź, bo to gnije, to gnije, to gnije. Powiedz, Ojcze, cokolwiek dzisiaj wziąłem, ochraniam to, ochraniam to mocą krwi Jezusa. Cokolwiek się dzisiaj w tobie wróciło, cokolwiek w tobie zostało zapłodnione, powiedz, Boże, ja to ochraniam świętą krwią Jezusa. Ja dziękuję Tobie. Macierzyństwo, jesteś chroniony z uwagi na macierzyństwo. Jeśli zostałeś dzisiaj zapłodniony, to masz ochronę. Więc dziękuję Ci, Boże. To, co mam, to biorę. Będę to podlewał. Będę to podlewał. Będę to podlewał. Szokoloromace. Enemesa koloromoso, koloromaza, koloromoso. Ojcze, my modlimy się i dziękujemy Tobie, że to się wszystko dzisiaj w ludziach poukłada. Szakoloromoso, koloromaza. Enemesa kiedy, enemesa koloromoso. Enemesa koloromoso. My ochraniamy to autorytetem Kościoła. Ho, koloromaza, koloromoso. Enemesa koloromoso, koloromoso. Enemesa kiedy, enemesa koloromoso. Ho, koloromaza. Ho, kiedy, enemesa, kiedy, enemesa. Ho, szakoloromaza. Pamiętaj, że powołałeś, bo jesteś powołany, aby służyć, 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 nie gromadzić, ale służyć, służyć. Cokolwiek masz, to natychmiast to daj, natychmiast to daj. Zostałeś wzbogacony o jakieś doświadczenie? Podziel się, natychmiast się podziel. Kto jest chory, kto potrzebuje uzdrowienia, fizycznego uzdrowienia, chodź tutaj na środek, każdy, kto potrzebuje. Albo jesteś zdemotywowany, potrzebujesz uwolnienia, siedzisz w nałogach albo w jakimś innym bagnie. Wstawajcie tutaj na środek. Nieważne, co się dzieje w Twoim życiu, nieważne, jaka forma zniewolenia przyszła albo trwa. Forma zniewolenia fizyczna, psychiczna, materialna, nieważne, na krzyżu Golgoty. Jezus wziął na siebie wszelkie zło, abyś Ty mógł odziedziczyć wszelkie dobro. On stał się przekleństwem, abyś Ty był błogosławiony. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy pod każdym względem. Diabeł nie ma władzy nad Twoim życiem psychicznym i fizycznym. Ewangeliści, podejście i uwolnijcie ich, nie zdrówcie z każdej choroby. Każdej niemocy, każdego zniewolenia. Alleluja. Yeah.
będziemy mówił, że to było złą. W imieniu Jezusa ustanawiamy w tej chwili. Pan mój przed tym nie ustanawiamy to zdrowie dla konserwowego, co mówi Jezus. My związujemy każdą demoniczną siłę, złości, agresji, wycofania w imieniu Jezusa. Wynakazujemy teraz ciało przyjmuje pełne zdrowie. Facetem, który jest mężem,
namaszczenie króla, kapłana i proroka. Króla, kapłana i proroka. W imieniu Jezusa. Namaszczenie króla, kapłana i proroka. W imieniu Jezusa. Król, kapłan i prorok. Nie popierdółka. Król, kapłan i prorok. Nie pomiotło. Jak diabeł wprowadził cię w takie miejsce, w te kejowskie miejsce, to przeklij to. Przeklij te duchy homoseksualne, które cię tam wprowadziły i które zaczęły robić ciebie życiową pierdolę. Dla twojej kobiety masz być królem, kapłanem i prorokiem. A nie siedzieć u jej nóg i chcieć, żeby ona całe życie cię nosiła na rękach. Król, kapłan i prorok. Ojcze, ja modlę się nad wszystkimi kobietami, które są żonami. W imieniu Jezusa ja uzdrawiam mądrość w ich życiu i potrójny organ. Za jednym razem. W imieniu Jezusa mądrość i potrójny organ. Tak, żeby Freud wyskoczył ze swoich opowieści. Że były zawsze szczęśliwe, jak króla Saby. Kobieta mądrością swoją buduje swój dom. Mądrością buduje dom. Ojcze, ja modlę się nad wszystkimi facetami, którzy nie mają jeszcze żon. Ojcze, dziękuję Ci za nich, za ich siłę, wytrwałość. Ja związuję nad nimi każdą demoniczną siłę opresji seksualnych w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ja odcinam ich od demonicznych sił pornografii. Ja odcinam ich od wszelkiego wszeteczeństwa i cudzołóstwa w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci za żony z nieba dla nich. Ja mówię, kolejni mężczyźni uszczęśliwieni przez żony z nieba. Ojcze, ja modlę się nad kobietami, które nie mają jeszcze swoich mężów w kościele i w zespole. Ojcze, ja ochraniam ich w tej chwili przed demonicznymi siłami związanymi ze skosknieniem i samotnością. W imieniu Jezusa ja zamykam drzwi poniżenia. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam w tej chwili mężów z nieba. Kolejni mężowie z nieba. Kolejni mężowie z nieba. W imieniu Jezusa. Kolejni mężowie z nieba. Szabarala da kadawa katarara maha kadarara rachaja. Wywyższamy Ciebie, Ojcze nasz. Wszystko krzyż ludzie. To krzyż Golgoty nam zapewnił. Krzyż Golgoty. To Jezus umarł i zmartwychwstał. To Jezus, który wstąpił na niebo. Wszelkie dla glory na resenie do Ciebie. Jeszua na namarami. Glory. Glory. Na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus.
Halleluja. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten czas. Halleluja. Przyjaciele, dzisiaj mamy jeszcze większe święto, bo mamy drogich Państwa tutaj takie, że wczoraj w majestacie naszego kraju przed kobietą w łańcuchu obiecali, że będą się trzymać, jak kolidyś ma się. Kochani, że już. To i chodźcie na środek. Pokażcie się na środku, jesteście tak piękni po prostu. Właśnie. Tak, przez nas. Dla was, kochani, ponieważ Bóg jest w was i teraz jeszcze razem jesteście, to po prostu dla was. Miłość ta.
Wzywamy Twojego imienia Jezus, potężny Jahwe El Shaddai, Ty, który zabezpieczasz, Ty, który stwarzasz. My ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem ich małżeństwa, że oni do Ciebie należą, że Ty panujesz w nich, że Ty panujesz w tym małżeństwie. W imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, ustanawiamy, że to małżeństwo będzie wzorem, że przez ich życie wielu przyjdzie do Jezusa. Ojcze, my błogosławimy każdą dziedzinę ich życia. My ustanawiamy zasobność finansową, która przekracza ich wszelką potrzebę. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy, że ich dzieci będą zawsze zdrowe, zawsze silne, że narodzą się ze Świętego Ducha i będą służyły w Królestwie. Ojcze, my ogłaszamy, że nie dotknie ich żadna choroba i niemoc. My ogłaszamy, że żadna opresja nie będzie miała nad nimi władzy. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że to małżeństwo nigdy nie będzie rozerwane, bo nad nim zawsze panowały święte zasady prawdy i miłości. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy teraz ochronę aniołów dla tego małżeństwa. W imieniu Jezusa my ustanawiamy mądrość w relacjach. My ustanawiamy, Ojcze, silne i rozwojowe życie seksualne. W imieniu Jezusa my ogłaszamy czułość, my ogłaszamy bliskość. W imieniu Jezusa Chrystusa.
W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my ogłaszamy, że ich służba będzie rozszerzała się, będzie wpływała na narody, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. To miłość ta, miłość ta. Miłość ta, gdy z nieba prosto
zapisała mnie do świętych ciąg. Dzisiaj rozpływam się w tej miłości tej. Dzisiaj rozpływam się w niej. Amen. Amen. Amen.